Siemaneczko, z tej strony Markowski i witam was w motovlogu na becie 450RR, czyli moim nowym sprzęcie, nowe enduro, nowe wyzwania, nowy dzień. Dawno nie nagrywałem, jak dobrze wiecie. Ale wracam. Wracam. Mam nadzieję, o kurde, ale mam szybkę brudną. Wracam w wielkim stylu. Kolejny single 450, wracam po takiej długiej przerwie. Jest to moja druga jazda, odkąd mam betę, a betę mam 3 tygodnie, czy 4. Z tego jedna jazda była przez kilka minut po drodze normalnej, asfaltowej. Także muszę się wprawić znowu, bo jednak po tak długiej przerwie, wiadomo, jeździ się ciężko. Ciężko się jeździ, trzeba się na nowo uczyć, można powiedzieć, tej mocy singla, o takiej dużej pojemności. Wiadomo, nie na takich sprzętach jeździłem, ale nigdy nie miałem tak długiej przerwy. Także pierwszy vlog będzie spokojny, będę jechał jak cipa. No ale musicie wybaczyć. Ja też jestem w ogóle u mojej siostry na nim, bo to jest enduro zarejestrowane. Także spoko. Jestem u mojej siostry, przyjechałem do siostry. I tutaj gdzieś było mnie, co mam po osiedlach jeździć bez sensu. To nikogo nie interesuje. Spokojnie, Mary. Bez wariowania. Ale mnie zrzuca. Muszę coś tylko zobaczyć. Ja chcę mieć luz. O, licznik w ogóle ja tu mam. O, już jest spoko. Bo przedtem tam skądś kurde olej leciutko kapał. Co nie było za fajne, ale... Czytałem na forum i na tam było napisane, że... Jak po prostu się motocykl za bardzo zagrzeje, to kapie. Nie wiem, już przestało kapać. Także chyba, że już nie kapie, bo nie ma co. To też jest możliwe. Nie no, olej jest, bo sprawdzałem przed jazdą. Zawsze sprawdzałem na CRF-ie i na becie też będę. Z czasem się pojawią jakieś vlogi na pewno z ciekawszego terenu, z ciekawszych miejscówek. Póki co, no tak średnio mogę, mam możliwości w ogóle. Także dlatego tak dzisiaj pola. Nie mam za bardzo czasu, wam powiem szczerze. Mam tylko jakieś 20 minutek. Muszę to jeszcze skleić i mam nadzieję dzisiaj wrzucić. Czekajcie, ja jestem tu, więc muszę pojechać tu. No to nie, niezły singiel. I ten dźwięk silnika uwielbiam, kocham. Ale z wydechu strzela, ja pierdzielę, jak ja to kocham. Jak mi tego brakowało, panowie i panie. Nieźle. Pojedziemy w lewo. To jest to, czego mi brakowało. To jest właśnie to. To jest enduro. Ohoho. Enduro style, jakby to powiedział Rezi. Nie wiem, gdzie tu wyjadę. Pojedziemy tu. Ten vlog jest krótki, będzie krótki. No ale przepraszam. Nie no, po prostu nie mam możliwości dzisiaj za długiego nagrywania. Muszę być zaraz w domu, a do domu mam kurde kawałek, bo mam 15 km. Także kawałek drogi jest. Uhuhu, ale wyrywa. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy są na mojej grupie na szwagra.
Pozdrawiam wszystkich kurde wyznawców. Pozdrawiam Marchewy Królika. Bo to moi bracia, zawsze Spadry i Marchewy się trzymały razem i mam nadzieję, że teraz na mój powrót będzie dalej tak samo. No i elegancko mordeczki. Tam się jakiś ziomeczek patrzał, pewnie szwagier jakiś. Szwagier czy nie szwagier? Oto było pytanie. Przejdziemy się kawałek po drodze, bo skoro mam enduro, to mogę. Nie ci byłam zepsuty, mi czasem pokazuje, że ja na przykład kurwa minus 50. No ale... Jezu, elegancko. Super wrócić po tak długiej przerwie. Tu gdzieś powinna być jakaś droga w lewo. Mam rozrusznik w ogóle, to jest coś, czego mi tak bardzo brakowało w CRF-ie. Drogi niestety nie widzę, także wracamy się asfaltem. Wracamy asfaltem do siostry i powoli kończymy vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobało i na zachętę zostawicie tak kurwa, tak jak było kiedyś, pod 1000 złotych w górę. Ja was szwagry wierzę i mam nadzieję, że będzie 1000, że będzie 1000 złotych w górę. I to jest na tyle. Kolejny vlog mam nadzieję w następny weekend. Póki co vlogi do końca tego miesiąca mogą się pojawiać tylko w weekend. Także w weekend się widzimy, mam nadzieję, jeśli pogoda dopisze. Trzymajcie się, szwagierki, szwagry. Do zobaczenia.